Pani czytanie do publicystów lewicowych, to by pan wiedział, że... To jest także ściągalność podatków z wielkich sieci w Polsce. W ogóle, jeżeli chodzi o zdolność państw do ściągania podatków z wielkich korporacji, pozostaje wiele do życzenia. Te same wielkie korporacje tym dostawcom są w stanie narzucić najgorsze możliwe warunki, bo to chodzi po prostu z relacji władzy i nierównowagi sił pomiędzy małym polskim dostawcą, a wielką siecią, która, jak wiemy, może być każdy warunki na granicach. Myśli pan, że ten podatek od supermarketów nie to poprawi? Nie myślę, że... Tylko nareszcie się odnosiłem do wypowiedzi przedmówcy. Znaczy taka myśl o tym, że musimy być grzeczni, bo wielkie korporacje sobie pójdą i musimy się godzić na wszystko. Nie pójdą sobie. Tak, Polacy będą mieli znacznie ograniczone nie mieli. Nie będą płacić. Nie polemizuję z poglądami, skąd których Polacy nie ma. Będą mieć pieniądze, jeśli pan chce podnieść podatki, podnieść ceny w sklepach i nie wiem, skąd Polacy będą mieć pieniądze. A Polacy to kto jak nie wy? I takie pieprzenie. Takiego jakiegoś suwerena dobrodzieja, do którego warunków musimy się przychylić. Ale nie, kto tak pieprzy? No, przedmówca znowu czasem mówił o tym. Ja tak nie zrozumiałam tej. Ale czy była mowa o dostawcach polskich, którzy to jako od łaskawego pana dostają takie warunki, że jak podniesiemy podatki, to ich nie dostaną. Mówiliśmy także o tym, że gdzieś tam chociażby... Wie pan, ile biznesów ale nie razem, jeszcze będzie miał pan prawo. Ale ile małych sklepików nie istnieje ze względu na obecność hipermarketów w Polsce? Ja mam po prostu porównanie z tą Polską wielkich hipermarketów. Nieproporcjonalnie ich jest więcej niż w wielu krajach europejskich. Ja pamiętam chociażby to, jak w kraju Basków są miasteczka, które po prostu nigdy się nie zgodzą na to, żeby wpuścić hipermarket, bo mają lokalną ekonomię, która jest w lokalnej społeczności i to funkcjonuje. A jak to wpływa na ceny żywności wtedy? Ale to wpływa także na pensje, o to chodzi. My mamy taką gospodarkę dumpingu, to znaczy mamy podwykonawców, którzy są właściwie wyzyskiwani przez wielkie korporacje, mamy pracowników, którzy zarabiają małą kasę, więc stać ich tylko na zakupy wielkiej korporacji i w końcu kończy się tylko na tym, że jesteśmy krajem półkolonialnym, wykorzystywanym właśnie przez najsilniejszych i najmożniejszych, w tym także wielkie korporacje handlowe, a całe zyski są eksportowane właściwie do centrów gospodarki kapitalistycznej. Tak to działa. Jeżeli my nie chcemy, jeżeli mówię o syndromie sztokholmskim, to jest pełna akceptacja tej logiki. I na poziomie idei, oczywiście, w tym momencie kierunek myślenia PiS-u pewnie nam jako Razem jest dużo bliższy, przy czym od początku mówiliśmy, że te zyski potencjalne są przeszacowane z tych podatków. I też oczywiście wątpliwości budzi, na ile to uda się, na ile to nie zostanie zakwestionowane w Europie. Ale jeszcze raz, kierunek jest słuszny, tak? Tylko pytanie, jak jeszcze raz z wykonaniem. Tyle, no, ale po prostu mam dużą niezgodę na to, żeby mieć uprawiać taki kult inwestora. To jest taki polski kult karbu, który zakłada, że zagraniczny Panie inwestor Macieju, to jest ten, kto przynosi dobro Panie i dobrobyt do kraju. To jest kult niskich cen żywności, które są bardzo ważne dla osób najmniej zarabiających. I troszkę pan abstrahuje od tego faktu, że supermarkety wymuszają niskie ceny żywności. I dla ludzi ich wtedy płaca ma większą siłę nabywczą. Mogą więcej żywności kupić za swoje pieniądze. Przez tą silną konkurencję. Dobra, jeszcze raz. Model właściwie postkolonialny, półkolonialny polega na tym, że zyski wyprowadzane są za granicę. W związku z tym to, na co wszystko pracujemy jako społeczeństwo, we wszystkich działach gospodarki, nie jest konsumowane tutaj i stąd są niskie pensje. Jeżeli my tego nie zakwestionujemy, to będziemy wiecznie skazani na spełnianie wszystkich życzeń silniejszych od nas, chociażby czy międzynarodowych koncernów i będziemy wiecznie skazani na bycie tanim wyrobnikiem, który na jedyne, na co może liczyć, to promocje w hipermarkecie. Dobrze pan wie, że są także silne sieci polskie, jeśli chodzi o supermarkety. Adam Żejper, proszę. Jak pan ocenia ten projekt? Boże, jak to dobrze, że partia Razem ma tylko 1% poparcia. Nie, ma więcej. Tak bym powiedział. Blisko 4%. Boże, dobrze, korektę robię. Boże, jak to dobrze, że partia Razem ma tylko 4% poparcia. Dopiero zaczynamy. Ale co pan kwestionuje sens istnienia lewicy i prawicy i poglądów różnych w sprawie gospodarki? Jak panie pozwoli. Panie pośle. Ale jak panie pozwoli. Tak powinienem powiedzieć, ale tak nie powiem. Dlatego, że partia Razem ma te 4% poparcia właśnie dlatego, że ma takie poglądy. Bo gdyby zrealizować idee, o których mówił przed chwilą pan Maciej, Maciej Konieczny, przepraszam. To by oznaczało już nie pogrążenie w biedzie, ale w głodzie chyba tych, wobec których... Tak, ale niech pan nie przeszkadza, bo pan mówił takie przepraszam za sformułowanie, ale
takie brednie pod względem ekonomicznym, nie, panie pośle, że, ja nie przeszkadzam. Niech pan się odniesie merytorycznie. Nie przeszkadzałem, więc chcę powiedzieć, że... Bo tak to nie możemy prowadzić dyskusji. Chcę powiedzieć, że ci, wobec których się odnosicie, no umieraliby chyba już z głodu, bo te niskie ceny w hipermarketach ratują życie ludziom, którzy mają najmniejsze dochody, a niekiedy nie mają żadnych dochodów. Ale wracając do tematu, bo to racja, przepraszam, panie redaktor. No, mamy do czynienia moim zdaniem z jakimś takim mega oszustwem politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Mam tu na myśli tę słynną scenkę, kiedy pani premier Szydło, jeszcze nie premier, wyszła na mównicę i pokazała teczkę z gotowymi ustawami, co naród miał prawo odebrać, przynajmniej wyborcy PiS-u, że zaraz po wyborach oczywiście te ustawy zostaną wprowadzone w życie, w krótkim czasie będziemy krajem mlekiem i miodem płynącym. Okazuje się, że miało być 12 zł za godzinę, nie ma 12 zł za ale godzinę. Zaraz miało będzie. Miała być kwota wolna od podatku 8 tysięcy, nie ma kwoty wolnej od podatku. Stopniowo miały być mieszkania po 2-3 tysiące złotych za metr kwadratowy. Ale była ta słynna teczka. Dziękuję. Są zgłoszone, chociażby te ustawy do parlamentu nie ma. No i oczywiście tak samo jest z tą ustawą. Proszę zwrócić uwagę, że ta ustawa ewoluuje w Prawie i Sprawiedliwości. Już chyba trzecia czy czwarta, jeśli dobrze obserwuję, wersja projektu, która skończy się właściwie niczym. Oprócz tego, że tak jak tu była mowa, będziemy obserwowali tylko dwa efekty. Jeden efekt to jest wzrost kosztów dla obywateli, wzrost cen. Zresztą widzimy to także w bankach. Po wprowadzeniu podatku bankowego wszystkie opłaty idą w górę, rygoryzmy są podnoszone i tak dalej. Ale z drugiej strony... A z drugiej strony to, co jest być może bardziej istotne, bym powiedział, to jest... pogarszenie się reputacji Polski za granicą. Ja chcę powiedzieć, że sukces Polski w rozwoju społeczno-gospodarczym, a nie tylko gospodarczym ostatnich 25 lat, to było sukcesywne budowanie wiarygodności Polski. Bez względu kto rządził, czy AWS, czy SLD, czy nawet wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska z PSL-em, to jednak z roku na rok budowaliśmy wiarygodność, silną pozycję Polski, w związku z czym mogliśmy liczyć na napływ na przykład kapitału i wspomożenie polskiego rozwoju. Dzisiaj, to miliony osób, które wyjechały z Polski. Panie profesor, spokojnie. Dzisiaj inwestorzy za granicą coraz bardziej, a ja to widzę na bieżąco, także będąc za granicą i rozmawiając z nimi, coraz bardziej się zastanawiają, czy nie zbyt wysoki poziom ryzyka czeka potencjalnych inwestorów i zastanawiam się, czy nie lepiej inwestować w innych krajach. Wie także pan, Europy, tutaj pan Europy Środkowo-Wschodniej. Nie, proszę panią. Ja mówię, i nie miał po pierwsze, panie redaktor, nie chciałbym w takich sprawach się... polemizować z panią, bo ponieważ po pierwsze, wyjątki potwierdzają regułę, a nie są regułą. Po drugie, tego rodzaju inwestycje, jak na przykład Mercedes, to są inwestycje, które są planowane, przygotowywane, wdrażane lata, a nie miesiące. Ale nie wystraszył się. To nie jest tak, że w grudniu czy w styczniu ktoś sobie wpadł na pomysł, że ten prezydent w Polsce to jest taki fajny chłopak, a ta pani premier to jest taka bardzo przyjemna dziewczyna, to sobie może otworzymy firmę w Polsce. Nie. To są wieloletnie plany, analizy i decyzje są podejmowane w określonym procesie. Jeśli ja mówię, że inwestorzy się zastanawiają, to ja mówię o planach, które są podejmowane, były podejmowane, a ich realizacja mogłaby być za 2, 3, 4 lata w Polsce, dobrze, a nie pojutrze, nie pojutrze. Pani poseł, pytanie jest takie. Po pierwsze, o wiele mniej pieniędzy z tego podatku wpłynie.
niż PiS zakładał wcześniej. Po drugie, ja notabene jestem bardzo ciekawa, co rząd PiS obiecał Mercedesowi w ramach ulg podatkowych, bo my ciągle tego nie wiemy. Wy się chwalicie, że Mercedes, że fajnie. W czasie kampanii mówiliście przecież, że nie będziemy tutaj obcym koncernom dawać żadnych przywilejów ani nic takiego. Więc ja bym była bardzo ciekawa, co ten Mercedes dostał w zamian za tę inwestycję. Czy pani poseł może wie? Ja jeszcze raz zaapeluję o odrobinę zaufania, bo jak państwo przeanalizujecie przez te 6 miesięcy, jakie projekty i jakie zmiany zaproponował rząd pani premier Beaty Szydło, to to są dobre zmiany. I nie zamierzamy ani kupczyć, ani robić niedozwolonych ale będzie innych manewrów. Natomiast chcę powiedzieć, za chwilkę, jak mogła się wypowiedzieć, moi przedmówcy mieli swobodę. I muszę się odnieść, dlaczego projekty ulegają zmianie. Ano dlatego, szanowni panowie, że my słuchamy społeczeństwa, my słuchamy polskich przedsiębiorców, my uwzględniamy ich uwagi, my nie wyrzucamy obywatelskich projektów do kosza. Ten dobrobyt, o którym pan poseł był, europoseł był łaskaw zauważyć, to od 2,5 do 3 milionów Polaków, którzy przez 8 lat państwa rządów wyjechali z Polski. No, ale to nieprawda jest, proszę pana. Proszę państwa, zaraz pani dam dokończyć. Po pierwsze, bardzo proszę nie mówić razem. Po drugie, pani poseł padnie niestety ofiarą własnego populizmu, bo najwięcej ludzi wyjechało za czasów rządów PiS. I to jest tak. A to nie jest wina PiSu, żeby była jasność. Naprawdę. Niech pani nie używa tego populistycznego argumentu, tylko próbujmy merytorycznie się skupić, bo to jest bez sensu. Wyjechali, młodzi ludzie wyjechali. Wyjechali za rządu, PiS najwięcej. Wyjechały. Za rządów PiS. Pan poseł martwił się o tych najuboższych. W 2006 roku tych w skrajnej nędzy żyjących było 5,6%, w 2014 roku 7,4%. Pan się martwi o tych żyjących w skrajnym ubóstwie. Takie, panie pośle, są statystyki. Za państwa rządów tym ludziom tak się żyło. Żyło się lepiej nielicznym. My chcemy właśnie zobaczyć tych, którym się źle żyło. My chcemy tym, którzy do nas przychodzą i mówią o nierównej konkurencji. O tym drobnym polskim przedsiębiorcy, który nie jest w stanie konkurować z dużym marketem, stworzyć w miarę równe warunki do konkurowania. W dużych miastach, takim jak moim, trzecim co do wielkości mieście w Polsce, mieście Łodzi, mieszkańcy nie chcieli kolejnego supermarketu. Mieszkańcy protestowali w licznych dzielnicach Łodzi, żeby nie budować kolejnego sklepu wielkopowierzchniowego. Wspierali tych przedsiębiorców, tych handlarzy, tych kupców na ryneczkach. Proszę się nie martwić, że nie damy rady. My damy radę. I proszę nie straszyć społeczeństwa, bo państwo uskuteczniacie takie straszenie, czym tylko się da. Od Trybunału, którego rozwiązanie już blisko, szukacie państwo teraz, a wzrosną kredyty, a będzie droga żywność. Dajmy szansę polskim przedsiębiorcom. Dajmy szansę polskim rolnikom. Zauważmy tych w potrzebie. To państwo podnieśliście podatki. To państwo podnieśliście podatki chociażby na ubranka dziecięce razem z koalicjantem Polskim Stronnictwem Ludowym. A pan mówi, że my straszymy podwyżką podatków? Mimo, że państwo podnosiliście podatki, stawki VAT-u, akcyzy, to i tak ta dziura, która dotyczyła straty w podatkach od lat 2007 do 2015, to 3 punkty procentowe PKB, panie pośle. Proszę przyjrzeć się faktom, porozmawiajmy o faktach. A pan oczekuje, żebyśmy w 6 miesięcy uzdrowili to, czego nie zrobiono wcześniej i to, co zepsuto za państwa rządów. Można? Pani poseł, ale jak ten podatek, czy to nie jest jednak porażka, że będzie tylko 600 milionów? Ale jaka porażka, że słuchamy przedsiębiorców, że słuchamy polskich przedsiębiorców? Ale budżet się nie domyka, pani poseł. Nie ma z czego sfinansować 500+. Ale proszę posłuchać pana ministra Szałamachy chociażby. To, co powiedziałam, 340 miliardów złotych wykazał audyt przeprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość stracony. To jest liczba sufitu, pani poseł, przepraszam. Nie ma audytu na papierze, nie ma wyliczeń. Myśmy dokładnie wykazali i te 50 miliardów, o których mówiłam, straty na podatku, głównie VAT i CIT w 2015, jeżeli średniorocznie policzycie sobie państwo po 40 miliardów, to jest 320 miliardów. To jest takie liczenie, pani poseł. Ile ma się magiczną różdżkę, którą się te pieniądze straty. Pani redaktor, pan minister Szałamacha pokazuje, jak uszczelniać podatki. Jak, jeżeli na samym VAT 25 miliardów rocznie było straty i nie potrafiliście państwo tego uszczelnić,
Panie pośle, faktem jest, żeby stworzyć dla społeczeństwa godne warunki życia, właśnie tych, o których pan się martwi, a których tak naprawdę w czasie tych 8 lat zostawiliście samych sobie. Pani poseł, trzymając się faktów, ja nie lekceważę problemu biedy, bo on istnieje, natomiast faktem jest, że i za czasów PiS pierwszych, i za czasów Platformy przez 8 lat systematycznie malał odsetek osób tych najbardziej najuboższych. Ja powołuję się na GUS. Powtarzam, nie lekceważę tego, ale nie jest prawdą, że sfera ubóstwa gwałtownie rosła. To jest nieprawda. Ja nie ona powiedziałam, że malała, gwałtownie rosła. Ale powiedziała pani, że... Ja podałam statystyki, że Platforma to pogłębiała. Ja tylko podaję dane GUS. Ta sfera malała. Ale teraz pytanie do pana posła Scheinfelda, bo tak naprawdę rzeczywiście przez te lata, owszem, jakieś projekty powstawały dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego, ale żeście ich nie wprowadzili, nie zdążyliście, nie potrafiliście znaleźć takiego sposobu, żeby uszczelnić. Chodzi przede wszystkim o lukę w VAT-cie. Tak, ale jeżeli pani tylko pozwoli, to jedno zdanie odniesienia. No, łatwo podawać informacje, bo to nawet jako dane ale nie można uznać, gdy się źródła nie podaje, ponieważ ja akurat znam dane i to GUS-u, które pokazują, że w trakcie naszych rządów o 2 200 000 ludzi ubóstwo się zmniejszyło. To nie znaczy, że w Polsce, nie ma ludzi ubogich. Tak jak to nie znaczy, że w największych i najsilniejszych państwach świata ze Stanami Zjednoczonymi na czele nie ma ludzi ubogich. Przykłady, które pani podaje, na przykład z Łodzi, to by można było transformować na Warszawę i powiedzieć, że warszawiacy nie chcą mostu w Warszawie, bo na Żoliborzu protestują przeciwko nowemu mostowi. No, jeżeli społeczeństwo czy mikrospołeczeństwo z jakiejś dzielnicy przeciwko czemuś protestuje, to na ogół jest 100 tysięcy powodów ku temu, a nie to, że czegoś nie chce obiektywnie. Ale wracając do pani pytania. My wdrażaliśmy rozwiązania. W rozwiązania proszę zwrócić uwagę, które bardzo radykalnie nawet środowisko biznesu krytykowało. Mam tu na myśli chociażby kwestie zmian dotyczących podatku od niektórych spółek, na przykład komandytowych. Także, jeżeli chodzi o uszczelnienie VAT-u. Tak, jeżeli chodzi o ustawę o VAT. I są tacy, którzy protestują, ponieważ uważają, że zwiększa to biurokrację i koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Inni, że nie. I zmniejszyła się luka, tylko że oczywiście to jest problem, który jeśli Prawo i Sprawiedliwość by sobie z nim poradziło lub jakiśkolwiek następny rząd, to ja biłbym brawo, ponieważ w przeciwieństwie do ludzi Prawa i Sprawiedliwości jestem człowiekiem, który konstruktywnie do określonych tematów podchodzi. Jeżeli one są słuszne, potrzebne, to nie tylko, że popieram, ale jestem gotowy pomagać. A natomiast jeżeli... Chwileczkę, nie przeszkadzałem. Natomiast jeżeli są prezentowane, oferowane, a nie mówiąc już forsowane rozwiązania, które są karygodne i szkodliwe, no to będę je krytykował. I na przykład jeżeli chodzi o temat, o którym rozmawiamy, a więc handel. W handlu pracuje 2 100 000 ludzi. To jest bardzo newralgiczna kwestia. Z handlem, z tymi 2 000 000 ludzi pracującym bezpośrednio w handlu, powiązane jest około 6 milionów następnych miejsc pracy w transporcie, w logistyce, w dostawach, w produkcji, etc. To jest żywa materia, a gospodarka trzeba to rozumieć. Albo inaczej, przedsiębiorczość, to trzeba to rozumieć, to jest system naczyń powiązanych. To nie jest tak, że się weźmie śrubokręt do ręki i jedną śrubkę odkręci lub przykręci, wszystko będzie dobrze. Nie, bo cały system może się posypać. Ja akurat mam kontakt z przedsiębiorcami i to najczęściej z tymi mikroprzedsiębiorcami, małymi, średnimi firmami i powiem szczerze, dla większości z nich, rolników, polskich rolników, ale już nie mówiąc o polskich małych producentach. Duże sieci handlowe to jest około 60% zbytu. Oni w większości by upadli, gdyby nie mieli tego zbytu. Mikroprzedsiębiorstwa, przypomnę, i małe, średnie firmy, to są firmy, które najmniej eksportują. Dla nich rynek niemiecki, azjatycki nie jest rynkiem, gdzie sprzedają. Dla nich rynkiem jest rynek wewnętrzny.
Pani poseł, ostatnie zdanie ostatnie i musimy zdanie. Kończyć już. My pracujemy, państwo mówicie i krytykujecie. Była szansa poprzeć klauzulę dotyczącą unikania opodatkowania w Sejmie, którą przyjęliśmy właśnie, żeby unikać obejścia i oszustw ale podatkowych. Musi być poprawnie legislacyjnie stworzona. I państwo jej nie poparliście. To są tylko puste słowa, a my działamy. I proszę dać szansę, a efekty będą jeszcze już bardziej widzimy widoczne. Te efekty, ja bym plus oczekiwany przez społeczeństwo. Proszę zobaczyć, ile już pieniędzy zostało przeznaczonych dla nikt, rodzin. Nikt dla tego nie neguje. Pytamy się tylko, skąd będą pieniądze na następne lata. Joanna Kopińska, Prawo i Sprawiedliwość, których państwo nie chcecie nam poprzeć. Maciej Konieczny, Partia Razem. Adam Szeinfeld, Platforma Dziękuję Obywatelska bardzo. I Mateusz Sabat, Nowoczesna. Dziękuję bardzo. Dominika Bielowińska, ja z państwem się żegnam. Zapraszam jutro na poranek Radia Tok FM już od godziny 7. Gośćmi będą m.in. profesor Roman Kuźniar i były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Za chwilę informacje Radia Tok FM, a po informacjach dalsza część poranka Radia Tok FM i Paweł Sulik. Wybory w toku. Kraj się wali, jak co tydzień. Ale nie traćmy rozsądku i humoru. Wytłumaczymy wam każdą katastrofę. Zrozumiecie ją, nim zginiecie. Prawda nas zaboli. Poniedziałki po 15. Piotr Najsztub, zapraszam. Reklama. Moja pierwsza? Pierwsza gwiazdka. Pierwsza miłość. Pierwsza fotografia. Pierwsza komunia. Pierwsza dziewczyna. Pierwsza piłka. Pierwsza bramka. Nie spóźnij się na żadne święto. Zobacz pierwszą bramkę na nowym telewizorze. Teraz w MediaMarkt. Zrób zakupy, strzel gola i zgarnij kasę. Na przykład 32-calowy telewizor LED SkyMaster z możliwością odtwarzania i nagrywania na USB za 549 zł. MediaMarkt.pl. Majbez VAT w Black Red White. Tylko do końca miesiąca mamy dla Ciebie meble i dodatki do całego mieszkania taniej o wartość podatku VAT. Odkryj tysiące produktów w niższych cenach. Black Red White. W nowym logo dla kibica Grzegorz Krychowiak, Zbigniew Boniek, nasza droga do finału oraz przekąski na mecz. W numerze także wszystko w wirtualnej rzeczywistości oraz mnóstwo kuponów rabatowych na ciuchy, kosmetyki i fitness. Nowe logo już w sprzedaży. Polecam. Mikołaj Kiszkę, redaktor naczelny. Przyjdź z rodziną lub przyjaciółmi do sklepu H&M. Im więcej kupicie, tym większy rabat otrzymacie. Nawet 25%. Odwiedź nasz profil na Facebooku i pobierz kupon na zakupy. Oferta ważna od 28 maja. Do zobaczenia w H&M. Majowe okazje w perfumeriach Douglas. Tylko w Douglas. Klasyczne zapachy nawet do 40% taniej. A zestaw DKNY My New York już za 99 zł. Najlepsze oferty w perfumeriach Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Czy wiesz, co łączy Mazury, morze, góry i miasto? To proste. Trawa i krzewy. Większość z nas nie spodziewa się w nich kleszczy. Tymczasem nawet miejski park może być miejscem zagrożenia kleszczowym zapaleniem mózgu. To bardzo groźna choroba wirusowa, na którą nie ma lekarstwa. Możesz się jej ustrzec, wykonując szczepienia ochronne. To jedyny pewny sposób na KZM. A potem bezpiecznie ruszaj w świat i ciesz się życiem. Więcej na szczepkleszcz.pl. Organizator kampanii społecznej Fundacja Aby Żyć. Beata Sadowska. A w tym tygodniu w Kauflandzie napój Costa, różne smaki, aż 2 litry, 2,35. Jedynie 2,35. I czekolada Milka, różne rodzaje, 2,44. Tylko 2,44. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 29 maja, jest 11. Informacje Tok FM. Agnieszka Lipińska. Za godzinę pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka wracają do negocjacji z dyrekcją. Tragiczny w skutkach pożar w domu opieki pod Kijowem. Nasi siatkarze pokonali Francję 3-2 w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk w Rio.
godzinę w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka protestujące pielęgniarki i dyrekcja placówki wrócą do negocjacji. Strajk w instytucie trwa od wtorku, kiedy do pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów. Sytuację w placówce komentowali politycy w programie Wybory w Toku. Według Joanny Kopcińskiej z PiSu za trwający protest odpowiada rząd Platformy Obywatelskiej, który w niewystarczającym stopniu finansował służbę zdrowia. Doprowadzono do wielkiej luki pokoleniowej. Tego nie rozwiąże się, jakbyśmy dzisiaj tutaj zażarcie nie dyskutowali w jeden dzień czy w dwa, bo to są lata zaniedbań i zaniechań. Joannie Kopcińskiej wtórował Maciej Konieczny z partii Razem, który podkreślał, że niepodniesienie składki zdrowotnej było jednym z największych błędów poprzedniej ekipy. Jeżeli ktoś ponosi odpowiedzialność za ryzykowanie zdrowiem dzieci, za ryzykowanie, za przemęczenie pielęgniarek i za małe obsady pielęgniarskie w szpitalach, to właśnie osoby, które przez te lata zdecydowały się na to, że polska służba zdrowia jest tak skrajnie niedofinansowana. Polityki poprzedniego rządu bronił Adam Szejnfeld z Platformy i zarzucał obecnemu ministrowi zdrowia, że nie bierze aktywnego udziału w negocjacjach. Gdyby to był szpital powiatowy, no jeszcze bym zrozumiał, że 2, 3, 4, 5 dni nie pojawia się minister, ale jeżeli szpital podlega ministrowi, to nie chciałbym jednego tylko dopuszczać, jednej myśli nie chciałbym dopuszczać, że długi weekend i chęć odpoczynku na łonie natury jest ważniejsza niż bycie w centrum. Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Pożar w domu opieki pod Kijowem na Ukrainie. Jak informuje BBC, zginęło 17 osób, 18 osób uratowano, 5 z nich trafiło do szpitala. W domu opieki dla osób starszych mieszkało 35 pensjonariuszy. Władze rozpoczęły już śledztwo w sprawie tej tragedii. Ukraiński premier Wołodymyr Hrojsman złożył kondolencje rodzinom ofiar. To był prawdziwy dreszczowiec, a zacięta walka toczyła się do ostatniej chwili. Polscy siatkarze wygrali z Francją 3-2 w swoim drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Rio. Pierwszego i drugiego seta biało-czerwoni przegrali. Przebudzenie przyszło dopiero w trzecim secie. To druga wygrana Polaków na tym turnieju. Wczoraj w swoim pierwszym meczu pokonali Kanadę, także 3-2. A jutro po ostatnim treningu i meczu trener reprezentacji Polski poda ostateczny skład kadry na Mistrzostwa Europy we Francji. Od kilku dni piłkarze są na zgrupowaniu w Arłamowie, gdzie trenują i wypracowują strategię na najbliższe mecze. Jak wyjaśnia szef Banku Informacji Reprezentacji Polski Hubert Małowiejski, trenerzy i zawodnicy na bieżąco analizują mecze swoich przyszłych przeciwników. Cały sztab oglądał spotkanie Irlandczyków z Białorusią. Nasz przedstawiciel był oglądać to spotkanie na żywo. Mamy wszelkie niezbędne raporty na ten temat i wzbogacamy dalej swoją wiedzę na temat naszego grupowego pierwszego rywala. Euro 2016 rozpocznie się 10 czerwca. Pierwszy mecz Polacy rozegrają 2 dni później z Irlandią Północną. Kibice Realu Madryt do białego rana fetowali zwycięstwo swojego klubu w finale Ligi Mistrzów. Wczoraj królewscy pokonali Atletico w rzutach karnych 5-3. W regulaminowym czasie i po dogrywce był remis 1-1. To 11 w historii triumf Realu Madryt w Lidze Mistrzów. Dziś świętowania ciąg dalszy. Zawodnicy Realu mają przejechać przez Madryt otwartym busem. Lufthansa ogłasza wstrzymanie połączeń lotniczych z Wenezuelą. Loty do tego kraju mają być zawieszone od 18 czerwca. Przewoźnik tłumaczy, że wpływ na tę decyzję miała restrykcyjna polityka walutowa władz w Caracas. Lufthansa podkreśla, że kontrola wymiany walut prowadzona przez rząd Wenezueli prowadzi do sytuacji, w której linie lotnicze nie mogą wymieniać na dolary zarobionych tam pieniędzy. Wenezuela przeżywa głęboki kryzys gospodarczy, który jest powodem niemal codziennych demonstracji ulicznych, rabowania sklepów i żądań dymisji prezydenta Nicolasa Maduro. Pogoda. Dziś w całym kraju upalnie, a burzowo na zachodzie kraju. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie burze z gradem. W pozostałych regionach przez cały dzień słonecznie. Na termometrach w Trójmieście i Szczecinie 26 stopni, w Katowicach, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Białymstoku i Elblągu 27. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu 28. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest 5 minut po godzinie 11, słuchamy Radia Tok FM. Jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik. W naszym studiu goście pani Marta Rawuszko, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Dorota Bragin, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Dzień dobry. Pani Agnieszka Kozak-Oszczak, Fundacja na Rzecz Różnorodności. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się z okazji, można powiedzieć, publikacji, no cyfrowej, ale jednak publikacji, która nosi tytuł Szkoła Równości, Dziennik Praktyk. Tutaj chciałem poprosić panią Martę Rawuszko, odpowiedzialną za tę publikację, o taką krótką definicję,
czym jest dziennik praktyk, czy rozumiem, że to nauczyciele mają wziąć sobie do ręki. No, powiem tak, zacznę od tego, że Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej ma dosyć taką rozpoznaną działkę badawczą i publikacyjną związaną z raportami, które pokazują, co jest źle. Jakie mamy deficyty, na czym polega dyskryminacja w szkołach, o jakich przypadkach naruszeń możemy mówić w rzeczywistości szkolnej uczniów i uczennic w Polsce. A teraz tą publikacją, właśnie dziennikiem praktyk Szkołą Równości, rozpoczynamy taką działkę edukacyjną, która pokazuje, co można z tym zrobić, jakie mamy dostępne rozwiązania, co właściwie już się dzieje w polskich szkołach, jeżeli chodzi o edukację antydyskryminacyjną, czyli mówiąc w praktyce, jak kształtować postawy równości, szacunku, wiedzę o różnorodności społecznej, co mogą robić nauczyciele, co mogą robić nauczycielki, co wreszcie mogą robić sami uczniowie i uczennice. Forma jest ciekawa, ponieważ to są wywiady. Tak, to jest zbiór kilkunastu wywiadów z osobami, które robią to na co dzień. To znaczy mamy dzięki tym wywiadom, poznajemy edukatorów, ale też nauczycieli i nauczycielki, którzy na co dzień w swojej działalności edukacyjnej, pracy szkolnej albo we współpracy projektowej ze szkołami, czy takiej animacyjnej ze szkołami, tym się zajmują na co dzień. To jest zbiór kilkunastu wywiadów, jednego artykułu, który jest też w takiej specyficznej formule ułożony. To jest taki kalendarz dni ważnych z punktu widzenia praw człowieka, ale także dni ważnych z perspektywy szkoły. Pokazujemy, jak przy okazji tychże świąt, na przykład Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, czy Międzynarodowego Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, czy z okazji Światowego Dnia Kobiet, co można zrobić w szkole po to, żeby mówić odpowiednio o równości kobiet i mężczyzn, o antysemityzmu, o problemie antysemityzmu, co w takiej sytuacji praktycznie można z młodzieżą czy dziećmi robić. Ale pani teraz akcentuje poradnikowy charakter tego wydawnictwa. Aha. Niemniej chyba istotny, tak mi się wydaje, o to chcę zapytać. Mhm. Jest samo formułowanie problemu, to znaczy z jakimi problemami można się zetknąć. Pewien obraz, który dla mnie był oczywiście bardzo często zaskakujący, ale bardzo ważny nie tylko dla mojej pracy. Moim zdaniem każdy powinien wiedzieć, że w sytuacji w szkolnictwie, że się tak ogólnie wyrażę, sprawa nierówności i swego rodzaju dyskryminacji to jest sprawa bardzo wielu, bardzo różnych przypadków i nie da się tego wpisać w jakiś jeden taki prosty stereotyp. Na przykład jakieś dziecko po prostu nie pochodzi z Polski. Tak? I mamy taką kliszę, że o, to uchodźca, emigrant i tak dalej. Tymczasem rozmówczyni i rozmówcy mówią o dziesiątkach i setkach sytuacji, które są tak, to jest taki wachlarz różnych rzeczy, że to trudno wpisać tam jeden schemat. A oczywiście kwestia poradnikowa jest bardzo istotna, ale wydaje mi się, że dla wielu to będzie po prostu ciekawy materiał reporterski. No tak, ja myślę, że to jest faktycznie jakąś taką ideą stojącą u początków tej publikacji. Był taki pomysł edukacyjny, żeby pokazywać rozwiązania, inspirować do działań, pokazywać, z czego można czerpać, ale na pewno jest tak, że po to, żeby wiedzieć, o co chodzi, no to przybliżamy w tych rozmowach problem, jak wygląda sytuacja, nie wiem, dzieci romskich. Co młodzież wie o, nie wiem, o uchodźcach, o migrantach, na czym polega demokracja w szkołach, jaki jest problem młodzieży homoseksualnej, biseksualnej czy transpłciowej, która chodzi do polskich szkół. Definiujemy to krótko w tychże rozmowach i wywiadach, ale następnie mówimy sobie, okej, ale co w związku z tym może zrobić nauczyciel, co może zrobić rodzic, jakie materiały ma pod ręką, co istnieje w języku polskim. Ta publikacja też ma ten walor, że wszędzie staraliśmy dawać się odnośniki internetowe, żeby z tych publikacji można było czerpać. No i faktycznie jest tak, że te tematy są bardzo różnorodne, bo też takim szerokim przedsięwzięciem jest sama edukacja antydyskryminacyjna. To znaczy, jeżeli mówimy, że doświadczenie dyskryminacji, nierównego traktowania, czy nawet przemocy może dotyczyć właściwie każdą mniejszość społeczną, czy to będzie mniejszość wyróżniania na podstawie koloru skóry, czy pochodzenia etnicznego, czy wyznania, czy orientacji seksualnej, czy płci, no to oczywiście spotykamy się tak naprawdę z całą większością tego społeczeństwa i ta publikacja daje też wyraz tej różnorodności i te tematy właśnie od kwestii, nie wiem, właśnie uchodźczej czy migranckiej, po kwestie ubóstwa, czy miejsca zamieszkania na wsi, czy kwestie dyskryminacji na płeć dziewczynek, czy kwestie homofobii, one są w tej publikacji poruszane. Wśród wywiadów zamieszczonych w publikacji Szkoła Równości, Dziennik Praktyk jest rozmowa z panią Agnieszką Kozakoszczak i ta rozmowa dotyczy, sam początek, dzieci z doświadczeniem migracji. Taki termin, który dla kogoś jest szeroki, za szeroki, ale mówimy
o czymś, co przede wszystkim jest niesamowicie stereotypizowane w Polsce. I też jak można by opowiedzieć o tej grupie dzieci, no, które mają, to jest zwiększone niebezpieczeństwo dyskryminacji, ale najpierw spróbujmy powiedzieć, dzieci z doświadczeniem migracji, to znaczy kto? To pojęcie dzieci z doświadczeniem migracji to jest takie określenie, które myśmy sobie jakoś ukuli w Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej, żeby mówić o pewnej grupie dzieci, dlatego że pewnie najczęściej spotykamy się z takimi określeniami jak dzieci migranckie, dzieci cudzoziemskie. To określenie dzieci cudzoziemskie zresztą też funkcjonuje w ustawie o systemie oświaty. Natomiast jak myśmy się tak zastanowili, co jest takim wspólnym mianownikiem dla tych dzieci, które właśnie czasami są nazywane uchodźczymi, czasami cudzoziemskimi, to jest właśnie doświadczenie migracji. Czyli dzieci z doświadczeniem migracji to by były wszystkie te dzieci, które mieszkały czy wychowywały się, urodziły się gdzie indziej, a teraz są w Polsce i chodzą tutaj do szkoły, więc to będą zarówno dzieci uchodźcze, to będą dzieci migrantów ekonomicznych, ale to będą też na przykład dzieci, których rodzice mają obywatelstwo polskie, wyjechali razem z dziećmi wtedy, kiedy one były małe i po kilku latach wrócili do Polski. I te dzieci mają na przykład obywatelstwo polskie, mówią w języku polskim, ale Polska jest dla nich nowym miejscem, jest dla nich krajem raczej obcym niż swoim. Jak polski system edukacyjny sobie radzi z tym, że dzieci mają tak różne doświadczenia, tak różne przygotowanie, jak nawet kompetencje tak inne od typowego dziecka polskiego? No, polski system edukacji sobie radzi w taki sposób, że ma szereg przepisów, które umożliwiają wsparcie tych dzieci, umożliwiają wsparcie szkół, do których te dzieci chodzą. Takie formy wsparcia, które są zresztą wymienione właśnie w ustawie, to jest między innymi możliwość zatrudnienia asystenta międzykulturowego, możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć z języka polskiego, zajęć wyrównawczych, zajęć z kultury pochodzenia dziecka. I to jest na poziomie przepisów. Natomiast oczywiście jest cała wielka sfera takich działań już bezpośrednio w kontakcie z dziećmi, wymagających kompetencji po prostu interpersonalnych, wychowawczych, po stronie kadry szkoły. No i tutaj bym powiedziała, że o ile te przepisy, które mamy, to są przepisy, które są dobre i które odpowiadają na potrzeby, no to, co na pewno wymagałoby jeszcze poprawy, to jest przygotowanie osób, które pracują w szkole do pracy z takimi dziećmi. A na ile w Pani ocenie wśród kadry nauczycielskiej jest odpowiednia wrażliwość, albo inaczej nawet zapytam, jest wiedza o tym, że skoro mamy do czynienia z dziećmi z doświadczeniem migracji, to znaczy, że to jest jakieś wyzwanie dla nas jako instytucji. Ta wiedza jest bardzo różna. Tak samo jak różni są nauczyciele i nauczycielki, mają różną wrażliwość, różny poziom wiedzy, też różne podejście do dzieci w ogóle, nie tylko do dzieci migranckich, ale w ogóle do dzieci. Także mi tutaj jest trudno jakoś uogólnić, bo gdybym powiedziała, że jest świetnie, to mi się minęła z prawdą. Gdybym powiedziała, że jest źle, to też mi się minęła z prawdą. Natomiast myślę, że to, co jest istotne też, jeśli chcemy tak szerzej patrzeć na tę problematykę, to jest, ja tutaj bardzo sobie przywoływać definicję wykluczenia, którą opracowało Hrabstwo Kardzi w Walii i tamtejszy Wydział Edukacji. I ta definicja jest sformułowana w taki sposób, że wykluczenie to jest niepowodzenie szkoły w zapewnieniu równego dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci. I mam wrażenie, że to jest szalenie istotne, dlatego że często w rozmowie o szkole i o nierównościach w szkole zdarza się tak, że mówi się, że źródłem problemu to jest to, że właśnie są jakieś dzieci, które są w cudzysłowie inne, albo jakieś rodziny, które są inne. Natomiast tutaj ta definicja pokazuje, że to rolą szkoły jest uwzględnić to, że dzieciaki w różnym momencie życia z różnymi potrzebami przychodzą do szkoły i dbać o to, żeby te szanse były równe. To no, jest tak, zadanie systemu edukacji. Tak, to ta egzotyczna definicja wykluczenia, jak rozumiem, w Polsce mogłaby obowiązywać przy wstępnym założeniu, że my wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wykluczenie jest faktem. Tymczasem bardzo często podczas lektury wydawnictwa Szkoła Równości, Dziennik Praktyk, ja miałem wrażenie, że bardzo często trzeba przekroczyć te pierwsze drzwi, to znaczy powiedzieć sobie, wśród osób w klasie, w szkole są osoby, które po prostu są dyskryminowane albo mają ewidentne poczucie bycia najniżej w jednej z wielu hierarchii, jakie funkcjonują w takich grupach. I niepokoił mnie ciągle, jak czytałem ten pierwszy moment, że skąd my wiemy, że jest taka świadomość.
Nie mówię o samych dzieciach, bo to jest dojmujące doświadczenie, które jest, można nie znaleźć na to słów, tak? Mm-hmm. Ale też o to zapytała, bo od tego można też zacząć, na ile same dzieci są tego świadome, że oto ja jestem w tej grupie, która no siłą rzeczy, bo jest jaka jest, no to, no to będzie dyskryminowana. Na ile dzieci są świadome. Ja prowadzę w szkołach takie warsztaty właśnie z dziećmi, z młodzieżą, które mają na celu dowiedzenie się, jak dzieci patrzą na szkołę, jakie przejawy nierównego traktowania widzą, ale też jakie pozytywne rzeczy w szkole widzą, bo zawsze pytamy o dwie rzeczy. I mogę odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, że dzieci wiedzą. Żebyśmy my się dowiedzieli, co dzieci wiedzą i co widzą, to trzeba je zapytać w taki sposób, żeby one miały szansę o tym opowiedzieć. I te szkoły, z którymi my współpracujemy jako fundacja, to bardzo często robimy tak, że robimy takie warsztaty z grupą dzieci z różnych klas, żeby zobaczyć tak przekrojowo, jakie przejawy nierównego traktowania one widzą w szkole, a potem rozmawiamy z radą pedagogiczną albo z wybraną grupą nauczycieli, albo z rodzicami i im opowiadamy o tym, co nam dzieciaki powiedziały. Prosimy ich też o to, żeby oni to zilustrowali rysunkami, plakatami, bierzemy te plakaty i pokazujemy dorosłym, co dzieciaki nam powiedziały. I to jest zazwyczaj bardzo, bardzo ważny i taki ciekawy moment we współpracy ze szkołą, bo często się zdarza tak, że dorośli mówią, no tak, rzeczywiście. Myśmy sobie nie zdawali sprawy, że oni to widzą, ale potwierdzamy, że tak jest, jak oni mówią, a czasami się zdarza tak, że mówią, o, to o tym nie wiedzieliśmy. To nam się wydawało, że tak się nie dzieje, a tutaj się dowiadujemy od dzieciaków, że się dzieje. Więc wydaje mi się, że też takim bardzo ważnym elementem przeciwdziałania wykluczeniu w szkole i dyskryminacji jest to, żeby stworzyć warunki do tego, żeby dzieciaki mogły o tym opowiedzieć i też przyjąć z poważnie i z szacunkiem to, co one mówią. No i oczywiście druga ważna grupa, czyli rodzice, którzy bardzo często też mają wiele ciekawego do powiedzenia o tym, co się dzieje w szkole i mogliby się bardzo przyczynić do poprawy sytuacji, ale również trzeba stworzyć warunki do tego, żeby oni po pierwsze mogli to powiedzieć, a po drugie, żeby mógł zaistnieć taki dialog między szkołą a rodzicami, no, który doprowadzi do zmian na lepsze. Rzućmy teraz okiem na to, co się dzieje na świecie i w naszym kraju, czyli skrót informacji Radio Tok FM, a za chwilę powrócimy do rozmowy z naszymi gośćmi, którymi są Marta Dałuszko, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Dorota Bregin, również Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Agnieszka Kozakoszczak, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej. Za chwilę wracamy do rozmowy. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Reklama. Myśląc logicznie, jeśli chcesz zdobyć najnowsze technologie, możesz brać udział w konkursach. Robić to częściej. Witamy w wielkiej grze. Udało się! Dziękujemy za udział w konkursie. Prosimy spróbować ponownie. I płacić za to rachunki. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat w Saturnie. I kup na przykład telewizor Sony Android TV 50 cali Wi-Fi klasa A+ za 3199 zł. Tylko do 1 czerwca. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Ach, nareszcie wiosna. Dla mnie to najlepszy czas na zmiany. Wyjęłam z szafy lżejsze ubrania, zmieniłam fryzurę, przeszłam na dietę i zaczęłam się więcej ruszać. A teraz? Czas zrobić coś dla wzmocnienia włosów po zimie i sięgnąć po skrzypowite. Skrzypowita jeden raz dziennie zawiera formułę ProHair, czyli połączenie skrzypu, pokrzywy i biotyny oraz kompleksu witamin dla gęstych i odżywionych włosów. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w edycji limitowanej z regeneracyjną maską do włosów w prezencie. Skrzypowita. Jesteś piękna. Spróbuj ponad 150 produktów kuchni azjatyckiej w super cenach podczas Tygodnia Azjatyckiego w Lidlu. Już jutro. Świeża kaczka z szyją jedynie za 7,69 za kilogram. 7,69. Oraz chrupiące sajgonki lub mini sajgonki z różnym nadzieniem. Tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Na 20. Agnieszka Lipińska. Polscy siatkarze pokonali Francję 3-2 w swoim drugim meczu w ramach turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Rio. Nie najlepsze wieści ze zgrupowania naszej piłkarskiej kadry na Euro. Jak poinformował lekarz biało-czerwonych Maciej Rybus, który doznał kontuzji barku, może nie pojechać na mistrzostwa do Francji. Tragiczny w skutkach pożar domu opieki pod Kijowem. 17 pensjonariuszy zginęło, 18 osób zostało rannych. Więcej informacji w południe. Pełne wydanie informacji Tok FM dostępne jest w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. tokfm.pl/pobierz. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Słuchamy Radia Tok FM, 21 minut po godzinie 11. Przypominam, że w naszym studiu pani Marta Rawuszko i pani Dorota Bregin, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, i pani Agnieszka Kozakoszczek, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Publikacja Szkoła Równości, Dziennik Praktyk. O tym mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Chciałbym teraz zapytać panią Dorotę Bregin, jak to jest, czy patrząc na te potencjalne pola dyskryminacji, z pani perspektywy, tym, czym się pani zajmuje, zapominamy o tym, że najbardziej uniwersalny i mając największą chyba i najdłuższą tradycję, to jest to pole dyskryminacji ze względu na zamożność. Nie wiem, czy jest to taka przestrzeń, w której tej dyskryminacji jest najwięcej, czy ona się od najdawniejszych czasów wydarza, ale na pewno jest to taki duży obszar w Polsce i w ogóle w edukacji. Z mojego doświadczenia to ta edukacja, ta dyskryminacja ze względu na status społeczny, na zamożność wydarza się na wszystkich polach, we wszystkich lokalizacjach. W Polsce to jest bardzo powszechny problem. W każdej szkole praktycznie dotyka jakiejś części dzieci. Bardzo mało się o tym mówi. Bardzo wiele rozwiązań w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że dzieci pochodzą z rodzin o różnym statusie materialnym i w różnych miejscach też mieszkających, bo ta dyskryminacja ma tu znaczenie też ze względu na to, gdzie ludzie mieszkają. I inaczej wygląda sytuacja dzieci, które mieszkają w dużych miastach, w bogatych dzielnicach i w ubogich dzielnicach, i dzieci, które mieszkają na wsi, i takich, które mieszkają na przykład w miejscowości gminnej, tej głównej. Ale w bogatej szkole, ja rozumiem, to nie jest tak, że problem dyskryminacji ze względu na zamożność znika, po prostu zmienia się jego nasycenie, że się tak wyrażę, ale dalej dziecko może mieć wrażenie, wraca do domu i czuje się fatalnie źle, bo wszyscy mają, nie wiem, drogie telefony komórkowe, a ono nie. Tak, zdecydowanie tak jest. To znaczy również w szkołach, w których dzieci są głównie z zamożnych rodzin, ta różnica będzie widoczna i będą różne takie sytuacje, w których dzieci właśnie będą miały, nie wiem, gorszy model telefonu komórkowego, czy nie tak modne buty jak ich koledzy i koleżanki. Natomiast ja pracuję przede wszystkim na wsiach i tam ten problem jest bardzo dojmujący, bo wygląda to tak, że większość dzieci pochodzi z rodzin, w których ta sytuacja materialna, powiedzmy, oględnie nie jest dobra. I też jest takie przekonanie, że szkoły na wsiach to są szkoły ubogie i że to są szkoły gorsze. I to jest takie przekonanie zarówno z perspektywy miasta, jak też bardzo często z perspektywy tych ludzi, którzy na wsiach mieszkają. W ten sposób często o sobie myślą i dążą, kiedy ja pracuję przy wypracowywaniu strategii wyrównywania szans edukacyjnych, to ludzie dążą do tego, żeby w ich szkołach działo się to samo, co dzieje się w szkołach miejskich i żeby ich dzieci miały dostęp do dokładnie takiej samej oferty, jak dzieci z miasta. I to jest trochę pułapka, bo te szkoły i ci ludzie mają swoje zasoby i te społeczności mają dużo różnych zasobów, z których dzieci mogłyby korzystać, ale to się nie dzieje. Bo się dąży do tego, żeby dzieci pojechały do miasta na świetny spektakl teatralny na przykład, zamiast włożyć wysiłek w to, żeby dobrą ofertę kulturalną organizować lokalnie, na wsiach. A sporo takich miejsc, gdzie dobre rzeczy, dobrej jakości rzeczy się dzieją, jest w Polsce. Tylko to się mniej docenia, bo się mówi, że na wsi, poza dużymi miastami, jest po prostu gorzej, mniej ciekawie. Z definicji jest to po prostu coś gorszego. Wracając do rozmowy z panią, która została zamieszczona w Szkole Równości w Dzienniku Praktyk, można powiedzieć, o co chodzi w tej scenie. Drożdżówki dla dzieci z opieki. Co to, jak bardzo symboliczna to jest sprawa, ale proszę powiedzieć, o co chodzi. Byłam kiedyś w takiej szkole, prowadziłam tam warsztaty z dziećmi i widziałam taką sytuację na korytarzu, kiedy przyszła nauczycielka i przyniosła karton drożdżówek. No i dzieci były tam zainteresowane wszystkie, to była szkoła podstawowa, dzieci tam chyba z klas 1-3, wszystkie były zainteresowane. No i pani powiedziała do tych, które tam ją otoczyły i chciały się poczęstować, mówi, to są drożdżówki dla dzieci z opieki. No i w tym momencie dzieci się rozpierzchły, pobiegły do swoich zajęć, wszystkie wiedziały, co to jest za sytuacja, jaki to jest system, że teraz tutaj dzieci, które pozostają ich rodziny dostają wsparcie z ośrodka pomocy społecznej, dostawały dodatkowe posiłki w szkole. I to były drożdżówki.
No i było jasno powiedziane, które to są dzieci, było dokładnie wiadomo, które dzieci pobierają te drożdżówki. Takie sytuacje też się dzieją z obiadami. Miałam kiedyś też taką sytuację, że w szkole, że jakby się okazało, że dzieci, które właśnie, których rodziny korzystają z pomocy społecznej, jadły obiady w innej stołówce o innej porze. Dlatego, że taki był kontrakt, takie było ustalenie. W szkołach jest tak, że nikt się tym nie specjalnie nie przejmuje. To znaczy w ogóle nie ma takiej refleksji, że to może być jakoś stygmatyzujące, że to może być trudne. Myślę, że same dzieci często to przyjmują jako taką zwykłą sytuację, po prostu. Czyli wracając do pierwszej części naszej rozmowy, w której pani Agnieszka Kozak-Oszczek mówiła o tym, że kiedy z dziećmi się rozmawia, na przykład mówi, narysujcie i tak dalej, a później wyniki tych rozmów przedstawia gronu pedagogicznemu, to jest bardzo ciekawy przepływ wiedzy, której wcześniej nie było. To tu w tej sytuacji, pytam panią Dorotę Bregin, można tak zastosować taką technikę, czy... To znaczy zapytać dzieci o to, jak one postrzegają tę sytuację. Jak najbardziej tak, można o to pytać, i tylko że myślę, że to jest... Że to jest akurat taki temat, w którym najpierw trzeba też dzieciom pokazać, że w ogóle jest jakieś różnicowanie i im jakby wskazać to, że to niekoniecznie jest tak, że ta sytuacja musi być dla nich normą i że można zrobić tak, żeby jeżeli jest udzielane jakieś wsparcie socjalne, to można to zrobić tak, żeby zachować godność tych dzieci i niekoniecznie jakby zwracać uwagę krzyczeniem na korytarzu drożdżówki dla dzieci z opieki na to, że te dzieci korzystają z pomocy socjalnej. A to jest strasznie trudna sprawa, bo kiedy myślę, że słuchacze i słuchaczki teraz myślą tak, którzy to słyszeli. Ciężka to jest robota powiedzieć, wytłumaczyć dzieciom, a później też w dużej części dorosłych, wytłumaczyć, że świat nie musi być tak skonstruowany, żeby ludzi bolało, skoro oni nie zawsze czują ten ból. Znaczy ból być może czują, ale nie potrafią go tak opisać, tak nazwać, że to jest jakaś rażąca niesprawiedliwość. Czy ktoś może całe życie uważać, że świat jest tak jak w epoce feudalnej, podzielony na tych najlepszych, tych tak sobie i całą resztę, która ma źle. Jak to zrobić? Czy tak, to jest zdecydowanie trudna praca przy wszystkich przesłankach dyskryminacji, nie tylko przy statusie społeczno-ekonomicznym, żeby tłumaczyć ludziom i dzieciom, że po pierwsze to jest niesprawiedliwość, a po drugie, że można jej zapobiegać. My się w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej staramy dawać narzędzia do tego, żeby jakimiś prostymi sposobami pracować z dziećmi, z młodzieżą nad tym, żeby te szanse wyrównywać i żeby też pokazywać, że ta niesprawiedliwość w ogóle funkcjonuje. No i stąd też między innymi ta publikacja, w której jest bardzo dużo takich bardzo, powiedziałabym, konkretnych przykładów tego, w jaki sposób pracować. No przy tym statusie społeczno-ekonomicznym to faktycznie jest tak, że sprawa jest dosyć delikatna, bo bardzo wielu osób ona dotyka i trzeba tak konstruować jakby pracę w szkole i ofertę, która jest w szkole, no żeby zadbać o te dzieci, które są jakoś w mniejszej sytuacji. Można tak organizować zajęcia dodatkowe, żeby dzieci nie musiały... Pani radnicka też mówi do rady. Proszę nie kłamać, nie powtarzać populizmu. Ponieważ jest autobus, który je odwozi. Gminy mają obowiązek odwieźć dzieci do domu. Autobus wyjeżdża zaraz po lekcjach. Zajęcia dodatkowe, wszelkiego rodzaju, czy sportowe, czy kulturalne, czy jakieś przedmiotowe, no odbywają się zazwyczaj najczęściej po lekcjach. I często jest tak, że te dzieci, które mieszkają dalej od szkoły, często to jest dalej od większej miejscowości, bo szkoły najczęściej są w większych miejscowościach. I które w związku z tym, że mieszkają dalej, często są w trudniejszej sytuacji. Zosia na Gosławiu to miała gości, nawet świadków Jehowy, Bogu Ducha Winnych, co i o 4 rano i chowanko nie biegały. To można zorganizować tą nie pogonić, bo na kongres przyjechały. Czyli na przykład w świetlicach wiejskich. Ale to trzeba mieć takie myślenie i taką wrażliwość, że jak jest na przykład, nie wiem, piątka dzieci w wieku wczesnoszkolnym w danej wiosce, no i co? To, że warto już dla nich zorganizować jakieś zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne po południu, kiedy one wrócą ze szkoły, zjedzą obiad i będą miały trochę czasu, jak żeby się doładujesz na 25 zł, to masz 10 GB. Maksymalnie pół kilometra od ich miejsca zamieszkania. Ja słuchaczom w tym momencie przypomnę, że rozmawialiśmy tydzień temu właśnie takiej sytuacji. Na stronach tok.fm.pl w archiwum można znaleźć rozmowę sprzed tygodnia z programu Zrzucony Kraj, gdzie właśnie próba animacji tego, co już jest w takiej miejscowości niewielkiej, powoduje, że da się
uniknąć sytuacji pobieżących, ale po drugie uruchomić coś, co... No to po prostu ludziom w takiej miejscowości, się nie opłaca. Tak, dzieci mniej dotyczyło. Bo wkrótce, jak masz za 25, 10, no to powinno być raz, dwa, trzy, 40. To tracisz. To, co usłyszeliśmy przed chwilą, ten rodzaj dyskryminacji opartej o dostawcę, o ubóstwo, to on się nakłada jakoś na inne rodzaje dyskryminacji. Czy to jest w ogóle pytanie, zamienimy się teraz socjologów, socjolożki. Zastanówmy się, czy jakieś relacje pomiędzy tymi grupami dyskryminowanymi ze względu na różnicę zachodzą jakieś to relacje. Jest zasada, że jak dopłacasz, raz dostajesz 10 GB, bez tego. Nakładają i nie trzeba. Jest tak, że jesteśmy tylko dziewczynką, albo tylko uchodźcą, albo tylko osobą z niepełnosprawnością, tylko mamy cały szereg różnych cech, które powodują, że też nasza pozycja w tym systemie jest. Ta karta druga się reaktywowała. Akurat dzieci z doświadczeniem migracji, konkretnie dzieci uchodźczych, to warto zwrócić uwagę na to, że takie dzieci i ich rodziny po przyjeździe do Polski mieszkają w wysokości określonej uchodźców. I jest to bardzo specyficzna i trudna sytuacja taka i materialna, i bytowa, związana, tak jak tutaj Dorota też mówiła, i z dostaniem się do szkoły, i z możliwością korzystania z zajęć, nie tylko ze względu na odległość od ośrodka, ale też na przykład znajomość języka polskiego. I tak najbardziej te wszystkie rzeczy się nakładają, przenikają, ale są też dynamiczne i się zmieniają w czasie. To znaczy dziecko, które przyjeżdża do Polski, nie zna języka polskiego i w związku z tym potrzebuje wsparcia, zajęć, innego systemu oceniania. W pewnym czasie, jak się nauczy tego języka polskiego, to wymaga tego wsparcia mniej. Także ja bym powiedziała, że przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu wymaga nie tylko umiejętności zauważenia sytuacji dziecka na początku, kiedy ono się znajduje w szkole, ale też takiego bieżącego monitorowania i patrzenia, jak jest w danym momencie, bo to się zmienia. Wracając na chwilę jeszcze do tematu, który pani poruszyła w pierwszej części naszej rozmowy, chciałem zapytać, czy tam, gdzie w polskich szkołach nie ma, dajmy na to, asystenta, czy asystentki, która pomagałaby dzieciom z doświadczeniem migracji, to nie ma go najczęściej z tego powodu, że szkoła nie ma na to pieniędzy, czy dlatego, że szkoła nie uważa, że jest taka potrzeba, do 25 następnego miesiąca. Jeśli takich osób nie ma, to zazwyczaj z dwóch powodów. O zdrowiu, jak pan powiedział, czyli po pierwsze szkoła może nie ubiegać się o taką osobę i wydaje mi się, że w tym momencie jest to już rzadsza sytuacja. Częściej jest tak, że szkoła ubiega się o środki na zatrudnienie takiej osoby. Zgodnie z przepisami to jest tak, że te środki powinien przekazać organ prowadzący, czyli najczęściej gmina. Szkoła musi złożyć wniosek o przyznanie takich środków, no i często się dostaje taką odpowiedź. Pojedziemy do Biblioteki Narodowej, tam można bez niczego na komputerze jeździć. Albo one są za małe, żeby zatrudnić osobę w takim wymiarze czasu, który by jej też gwarantował, że na przykład ona mogła tą pracę. Bez karty można, a pan drugą się załatwić, bo tam nie trzeba. Co więcej, często jest tak, że w szkole jest dzieci o różnym pochodzeniu, mówiąc różnymi językami, w różnym wieku, które są przydzielane do różnych klas. I jedna asystentka międzykulturowa, czy asystent międzykulturowy na całą szkołę, to absolutnie nie jest wystarczające. Ja znam takie szkoły, gdzie taki asystent jest potrzebny w każdej klasie, a takich klas jest 9. I żeby zapewnić dzieciom odpowiednie wsparcie i nauczycielom odpowiednie wsparcie, to w każdej klasie powinna być jedna osoba. No to możemy wrócić do starego pytania o rolę organizacji pozarządowych i źródła ich finansowania i to na ile, to w naszych programach bardzo często to pytanie pada, na ile. Pójdziesz ze mną, takie mają komputery panoramiczne, to jak usiądziesz na 4 godziny, to sędzisz 50 km. Na poziomie centralnym, czy gminy, czy samorząd, czy kto ma powiedzieć, ale nie do tej biblioteki. Potrzebę i musimy znaleźć pieniądze. Czy też wszyscy powinniśmy charytatywnie się zrzucać na ten? My w Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej działamy na 3 sposoby. To znaczy, po pierwsze, sami zatrudniamy asystentów, asystentki, żeby odpowiedzieć na potrzeby dzieci i kadry szkół. Po drugie, staramy się upowszechniać wśród szkół taką wiedzę, że można się ubiegać o takiego asystenta. W jaki sposób napisać takie pismo, jak negocjować z organem prowadzącym. To jest drugi taki wyższy poziom. I trzeci poziom, myślę, że tutaj mamy też bardzo podobne podejście co Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, czyli formułowania rekomendacji zmian systemowych i prowadzenia rzecznictwa na rzecz tego, żeby te zmiany były nie tylko wprowadzone na poziomie przepisów, ale żeby one były też realizowane w praktyce.
Warszawa, 44044, Radio Tok FM. Zadzwoniła słuchaczka z pytaniem, dlaczego nie mówimy o dzieciach niepełnosprawnych i ich dyskryminacji. Proszę. Pani Marta. W szkole równości Spektrum autyzmu. Faktycznie jest to jedyna przesłanka niepełnosprawności, którą zajmujemy się w tej publikacji. Ale oczywiście jak najbardziej trafne pytanie i już rozumiem, że jakiś może postulat, że niepełnosprawność może być i jest przesłanką dyskryminacji w polskich szkołach i oczywiście powinna być też się nią powinniśmy zajmować i traktować ją bardzo, bardzo poważnie, więc nie unikamy tego tematu, on pojawił się w tej publikacji i jak najbardziej to nie jest jakiś, tutaj on się ten wątek nie pojawił w rozmowie. Ale nie wiem, że to miało być o tych dzieciach po prostu, że bardzo różnorodnej grupy dzieci w naszym działaniach. Pani Dorota Bragi. Pracując pod miastami, bardzo często się spotykam z tym tematem. I to jest jedna z przesłanek, które najczęściej się pojawiają, kiedy pracuję z samorządami. To bardzo duże jest. To jest taki bardzo palący problem. Ze względu na przykład...